Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj jestem Barbie. Mam dzisiaj taki, o proszę, kostium, strój, odzień w różowych kolorach i różowy make-up. I ogólnie mam różowy dzień, tak muszę powiedzieć. I przyniosłam wam koszyk. Proszę, jaki ładny, proszę, jaki elegancki. Koszyk ulubieńców. Zorientowałam się w ubiegłym tygodniu, że mam po prostu mnóstwo kosmetyków, które bym wam chciała pokazać, bo są godne uwagi, ale nie dam rady ich złożyć w żaden sensowny odcinek o jakiejś tematyce, który byłby jeszcze do tego, może nie wiem, edukacyjny tudzież informacyjny, więc mamy oto ulubieńców, bo to są po prostu ulubione produkty moje, no co mogę powiedzieć. Znowu dzisiaj nam towarzyszy mucha, jest jedna taka wredna. Chodzę tu ze ścierą od rana i próbowałam ją pokonać, ale jakoś skubana na razie mi umyka. Oczywiście sobie zrobiłam listę, jest to lista bardzo długa. Zanim przejdziemy do kosmetyków, to wam jeszcze powiem trochę o takich randomowych, przypadkowych rzeczach. I zaznaczę, że dzisiaj nie ma żadnych masek i żadnych peelingów, bo będę miała dla was oddzielny odcinek z ulubionymi ostatnio maskami i peelingami dla uzupełniania tych poprzednich filmów tam sprzed roku czy sprzed dwóch, więc myślę, że to będzie bardziej sensowne niż je pokazać wam najpierw w ulubieńcach, a potem jeszcze znowu w tamtym. To dzisiaj nie ma żadnych, a mam tak całkiem sporo, mam taką śmietankę. Tych masek oczywiście i peelingów mam śmietankę. Mam trochę seriali do polecenia. Wszystkie są na Netflixie, bo my nie mamy telewizji. Takiej normalnej telewizji mam tylko Netflix. Jeśli chodzi o seriale, które wam dzisiaj polecę, to są rzeczy, ja ich nie oglądam tak, że siadam i oglądam jeden odcinek za drugim i przykładam szczególną uwagę do tego, co tam się dzieje, tylko one u mnie lecą w tle. Tak jak pracuję, pakuję paczki dla was albo jakieś inne rzeczy robię, to po prostu serial leci w tle zamiast muzyki ostatnio. Taki mam, jaką mam jakąś preferencję. Chociaż muza też leci często, ale jak już mnie coś najdzie, żeby tak się działy inne rzeczy, to wtedy właśnie wybieram seriale. Mam cztery wam do polecenia. Pierwszy to jest Frontier. Tam gra ten koleś, którego nazwiska nie pamiętam, który grał Aquamana. Bardzo, bardzo jest to przyjemny widok, muszę powiedzieć, chociaż w większości przypadków chodzi tam pobity i zakrwawiony. Jakby go tak w skrócie określić, to jest bardzo brutalny, spływający krwią i przekleństwami serial o handlu i kradzieży skór zwierzęcych w Ameryce. I tyle. I myślę, że nie jest to specjalnie zachęcający opis. Przeczytajcie sobie na Netflixie, jak was interesuje, jak oni tam to opowiadają. Ja obejrzałam dwa sezony o tako i bardzo mi się podobał. Czekam na trzeci. Elementary. Fantastyczny serial. On już, no chciałam powiedzieć, on już jest troszeczkę bardziej pozytywny, ale to jest z kolei o morderstwach, nieustających morderstwach. To jest taka nowożytna wersja Sherlocka Holmesa, gdzie Sherlock Holmes jest gościem, a zamiast Johna Watsona jest Joan Watson i to jest kobieta, Lucy Liu gra tą postać i bardzo mi się też podobało. Jest tam takie trochę krzywe poczucie humoru i właśnie tak jak mówię, dużo zabójstw i jakichś krzywdzących innych rzeczy i naprawdę ja robię co mogę, żeby wam zarekomendować to, żeby to się jakoś przyjemnie oglądało. Ja po prostu chyba nie potrafię opisać tego, tak żeby było to zachęcające. Tak samo jak wam czasami polecam książki, jest mi ciężko polecić książkę tak, żeby ktoś się nie zniechęcił. To raczej musicie po prostu obejrzeć kawałek sami i ocenić, czy to jest coś, co wam się spodoba. Następny, Black Sails. Zakończenie tego serialu. Ja w ogóle te wszystkie, które wam polecam, obejrzałam od pierwszego do ostatniego odcinka. Black Sails to jest serial o piratach i tam takie się dzieją różne rzeczy. I to jest jeden z nielicznych takich seriali, w których moja opinia na temat jakiejś postaci zmieniała się w trakcie, jak ta postać ewoluowała w tym serialu. To bardzo zabrzmiało, jakbym jakoś analizowała to specjalnie. Nie analizowałam, po prostu leciało sobie w tle, ale też mi się bardzo, bardzo podobał. Też bardzo brutalny, bardzo wulgarny język, seks i takie inne rzeczy, więc no nie polecam dla dzieci, ale jak ktoś lubi tego typu klimaty o piratach sobie pooglądać, to myślę, że im się bardzo spodoba. I ostatni jest Bates Motel. I to był taki serial, którego nie mogłam oglądać w trakcie pracy, bo przykuwał moją uwagę na tyle, że łapałam się na tym, że stoję z otwartym kartonem od dwóch minut, więc puszczałam go sobie po prostu w innych jakichś tam momentach, jak gotowałam w kuchni najczęściej. Jeżeli oglądaliście Psychozę, ten kultowy film grozy, to jest, jakby to powiedzieć, to, co się działo zanim ten film powstał, ale nie w sensie historycznym, nie w sensie, że rzeczywiście to miało miejsce, tylko to jest taka historia tego młodego Normana Batesa. To z odcinka na odcinek ja traciłam głos. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć, w ogóle rozwalało to mój mózg. Też jest tam dużo śmierci, ale jeszcze mnóstwo innych rzeczy zagmatwanych, jakieś... No nie wiem nawet, jak to mam opisać. Do tej pory jestem w szoku, że ja to całe obejrzałam. Miałam koszmary w nocy czasami po nim, nie powiem, także jak nie lubię takich rzeczy, to nie polecam. Ja ogólnie nie lubię, ale ten serial mnie tak wciągnął, że nie mogłam przestać go oglądać. I to było takie, nie,
To jest zbyt schizowe, to jest zbyt straszne i to będzie mi się śniło w nocy. Ale obejrzę jeszcze tylko 20 minut, zobaczę co się stanie jak się skończy. Jest naprawdę, naprawdę mocny. Dobra, koniec seriali. Dalej jedziemy z innymi rzeczami życiowymi, które są w ogóle niezwiązane z kosmetykami. Postaram się chyba Wam napisać tutaj, w tym miejscu, jakiś numerek, jakąś minutę, od której się zaczyna o kosmetykach, bo wiem, że nie wszyscy przychodzą tu pooglądać całość. Ale no cóż, ja mam do powiedzenia parę rzeczy, więc powiem je po prostu. Herbata. Herbata nazywa się Zielona Energia i to jest herbata z 5 o'clock z marchewką. Uwielbiam. To jest jedna z moich ulubionych zielonych herbat, a już do picia na zimno, na maksa ją uwielbiam. Ja nie słodzę herbaty w ogóle, więc piję mrożoną, nie wiem czy ona jest mrożona, bo mrożona herbata mi się kojarzy właśnie z jakimiś owocami jeszcze i z cukrem albo ze słodzikiem. Ja po prostu wieczorem przed snem zaparzam jeden wielki dzbanek zielonej herby, potem ona stygnie przez całą noc, a rano wrzucam trochę lodu do szklanki i zalewam tą herbatą. To jest moja zielona mrożona. Także tą herbatę uwielbiam. Ona ma bardzo ciekawy smak, zupełnie do niczego niepodobny i taki, którego ja nie jestem w stanie opisać. Podobnie jak mnie pytacie, jak na przykład smakuje moja kiszona pietruszka. No nie wiem, jak kiszona pietruszka, nie umiem tego opisać. Naprawdę bardzo bym chciała, ale ze mnie jest żaden smakosz, żebym mogła Wam jakieś tam nuty albo inne, nie wiem, nuty to chyba w zapachach są, jakieś inne rzeczy, którekolwiek są tam istotne opisać, więc przykro mi, ale nie mogę odpowiedzieć na to. Jak chcecie, to możecie się wybrać do sklepu i sobie powąchać tą herbatkę, jak macie gdzieś akurat u siebie. Ja nie mam, ale całe szczęście moje ziomalki zawsze mają gdzieś pod ręką taki sklep w większym mieście i jestem zabezpieczona na cały sezon. Pozdrawiam Cię, Justynko. Mam ubrania, które absolutnie uwielbiam. Nigdy Wam nie pokazuję takich rzeczy, ale te są takie, że one spełniły moje wszystkie oczekiwania i wymagania. I jeszcze do tego były z sieciówy i nie takie drogie. Przede wszystkim moje spodenki z H&M-u, ale one są chyba z jakiejś tam... Oni mają tam jakąś dziwną nazwę, nie pamiętam. Postaram się je wyszukać i na dole opisać, bo ja wycinam wszystkie metki, jak tylko wejdę do domu. Wyciągam z torebki jeszcze zanim rzucę do prania, od razu wycinam metki. Więc właśnie spodenki. To są takie krótkie spodenki, ale dresowe. Bo wiecie, ja kocham dres. Naprawdę, ja kocham dres. Mam dresy zimowe, które są super grube. Mam dresy wiosenno-jesienne, które albo są z cienkiego dresu, albo są 3/4. I mam dresy na lato, które są krótkie. I to, te spodenki, to są właśnie te idealne dresy na lato. Powrzucam Wam tu foty, bo jakoś, nie wiem, nie lubię takich nagrań, gdzie muszę stać i się tam pindrzyć. Jakoś jest mi bardzo trudno to zrobić. Podziwiam, naprawdę podziwiam ludzi, którzy to potrafią. Którzy potrafią, wiecie, zapozować. Ja mam wrażenie, że... Nie. Ja mam wrażenie, że u mnie na takich klipach widoczna jest tylko głupota. Tam nie ma nóg, tam nie ma spodni, tam nie ma nic innego, tam jest tylko głupota. Dalej też z H&M-u sweter. Znalazłam sweter, który jest takim swetrym dresem. Po pierwsze dlatego, że jest szary, po drugie dlatego, że nie ma żadnych guzików, jest super wygodny i jest taką, jak to mówi moja siostra, jest taką luźną szmatą, ale ładną. Ja zawsze podwijam od niego rękawy, też gdzieś mam zdjęcie, to postaram się Wam tutaj wrzucić. No, noszę go non-stop. Do tego stopnia go lubię, że poszłam ostatnio do sklepu i gdyby był mój rozmiar, nie było, były niestety tylko M-ki i jakieś jeszcze większe, gdyby był mój rozmiar, bez kitu kupiłabym dwa identyczne, tylko dlatego, że po prostu na nakładam je jeden po drugim na zmianę. Ja tak czasami mam, że jak znajdę już coś, co mi się podoba i dobrze na mnie leży, to jak ma 5 kolorów albo 5 wzorów, to kupię 5 takich samych ubrań i będę je nosić, aż się zniszczą. Tak jak ta kieca różowa Barbie, ona jest chyba z House'a, mam jeszcze taką niebieską i oni mają jeszcze czarno-białą i tą czarno-białą też kupię na bank, bo po prostu dobrze leży, jest wygodna i się nie gniecie. Super. A propos kiecy z House'a, dziękuję tej osobie, która odkryła, co to jest za firma. Ja mam czasami problem, jak coś kupię i powycinam metki, potem nie wiem, gdzie to kupiłam, bo nie pamiętam, jakoś nie przykładam specjalnie uwagi do tego. Jeśli chodzi o sukienkę, tą sukienkę, uwielbiam ją. Ona jest idealna na długość dla mnie. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że mam kiecę taką do kostek, która jest faktycznie do kostek, nie ciągnę jej po ziemi, nie muszę jej oddawać do krawcowej, żeby ją skrócić. Ja mam 1,64 m i naprawdę rzadko mi się zdarza trafić takie ubrania, których nie trzeba poprawiać. Spodnie na przykład jeansowe to już czasami kupuję 7/8 tylko dlatego, że wiem, że u normalnego człowieka one będą 7/8, a u mnie będą idealne na długość. Także taka sytuacja. Jeśli chodzi o tą sukienkę, ona ma taki mały rozpierdaczek z przodu, taki do kolana, że nie hamuje ruchów podczas chodzenia, ale za to ma takie bardzo ładne wycięcie na plecach, wiązane na sznureczek. Nie wiem, czy na tym zdjęciu było widać, raczej nie, ale tam kiedyś Wam pokażę na Instagramie. Uwielbiam tą sukienkę. Też gdyby mieli tylko inne wzory, kupiłabym jeszcze z 50. Naprawdę jest super. Dobrze się pierze, szybko schnie i się nie gniecie. For the win!
Mam też jedną rzecz z kategorii jakiejś, nie wiem, spożywczej, można to powiedzieć. Tak się zastanawiam, do czego to przypiąć. A właściwie dwie mam takie rzeczy. Pierwsza z nich to jest sitko z Lidla. Michał czasami wraca do domu i przynosi mi takie drobne prezenty, na przykład bukiet kwiatów albo sitko do warzyw. I ja się tak cieszę z jednego i z drugiego, jakbym naprawdę, jak psychol, przyniósł mi to sitko. Ono ma takie rączki rozsuwane, można to ustawić na szerokość swojego zlewu. Jest duże, wszystko mi się tam mieści. Cudowne jest. No, uczciwie mówiąc, mój entuzjazm do tego sitka jest tak ogromny, jak chyba do żadnego kosmetyku w tym miesiącu. Absolutnie je uwielbiam, także mega się cieszę, że mi to przyniósł do domu. A druga rzecz to jest taki, nie wiem, elektryczny grill, opiekacz do panini, może tak się to nazywa. Też nie wiem, jak umyję, to Wam zrobię zbliżenie, jak nie umyję, to sorry, to nie będzie wtedy. Nie oszukujmy się, ja na tym praktycznie wszystko grilluję. Paprykę, bakłażany, cukinię. Cukinia z tego grilla to prawie codziennie wjeżdża. Obiad jestem w stanie zrobić czasami w 14-16 minut. Tylko wkładam, co mam na tego grilla, zamykam, w tym czasie przygotowuję sobie mięsko, bum bum, trzy gotowe. Także miłość, miłość prawdziwa. I jak znam życie, to ten opiekacz też jest z Lidla, bo większość takich sprzętów to po prostu Michał wraca z pracy jednego wieczora i mówi, zobacz, kupiłem Ci takie, myślę, że Ci się spodoba i najczęściej zostają nas na, nie wiem, 5 lat, 7 lat? Nie Michał, opiekacz. Dobra, przechodzimy do tej kategorii, która wszystkich Was najbardziej interesuje, czyli do kosmetyków. Nie wiem, czy to podzieliłam. Nie podzieliłam, nie oszukujmy się. Po prostu wsadziłam do tego koszyka. Kupiłam sobie specjalny koszyk na przeróżne rzeczy. Te już, które z brzegu zobaczyliście, to Wam od razu pokażę. Tu jest pływający, ponieważ jest cudownie ciepło dzisiaj. Olej Monoi. Ja tak dawno nie używałam oleju Monoi. Chyba z rok nie miałam. Jak w ubiegłym roku próbowałam dobić moje wszystkie pootwierane surowce, żeby kupić je na nowo i zrobić tam reorganizację, to zostało mi tam powiedzmy 5-6 i tak je dobijałam, nie kupowałam żadnych nowych. W tym roku już jak sobie sprawiłam, to znowu z wielką przyjemnością moje horyzonty się otworzyły. Tak się mówi w ogóle? Nieważne, nieważne. Na pewno ktoś poprawi, także nie przejmuję się, będę wiedzieć później, jak już się to opublikuje. Jeśli chodzi o ten olej Monoi pachnie cudownie. To jest macerat gardenii w oleju kokosowym i tu zawsze się śmieję, autentycznie za każdym razem się śmieję, bo bardzo często widzę komentarze typu olej kokosowy jest paskudny i tak strasznie mnie zapycha, ale olej Monoi to zupełnie inna bajka. Nie. To jest po prostu olej kokosowy, który ładnie pachnie. On pachnie jak takie kwiatowe perfumy, tak bym to mogła nazwać. To jest największy mój polot literacki w tej dziedzinie. Przykro mi, chciałabym jakoś bardziej, ale no, wszyscy wiemy, nie, to nie jest mój talent. Ja tego oleju używam do pielęgnacji ciała. Czasami go używam do pielęgnacji włosów, jak chcę, żeby ładnie pachniały przez kilka dni, to używam wtedy żelu aloesowego, który Wam zaraz pokażę, bo znalazłam naprawdę dobry. Na suche włosy nakładam żel aloesowy, potem nakładam ten olej Monoi i potem zostawiam to sobie, na przykład idę na siłownię albo idziemy nad jezioro popływać, więc to jest na głowie, nie wiem, z 3 godziny, 5 godzin czasami. No dobra, 5 to nie, ale ze 3. Wracamy do domu, wtedy to zmywam normalnym szamponem. Ja z olejem kokosowym do włosów to mam tak różnie. W większości przypadków mi się nie sprawdza. Tego, tak jak mówię, używam bardziej jak chcę, żeby te włosy później pachniały przez kilka dni, bo się ten zapach utrzymuje bardzo długo. Czasami używałam go tutaj za uchem jako perfum, ale nie jestem wielką fanką, więc rzadko do tego wracam. Lubię go natomiast do masażu ciała. Jak mam jakieś lekko obolałe mięśnie, mam ochotę na masażyk, to właśnie Monoi wjeżdża. Co do żelu aloesowego, tutaj mamy tego gagatka w opakowaniu bezbarwnym, z bezbarwnym żelem. Ciekawa jestem, jak nagram Wam zbliżenie, żebyście widzieli cokolwiek, co tutaj się dzieje. Organic Aloe Vera Gel z marki Aromatica. To jest żel aloesowy, który jest w tej chwili moim ulubionym. Ma doskonałą gęstość, nie jest zbyt gęsty, nie jest zbyt rzadki. Pięknie mi się sprawdza, tak jak mówię, do pielęgnacji skóry głowy, jak mam podrażnioną, do włosów, jak chcę taki podkład pod olej, nazwijmy to. Jeśli już włożę ten wysiłek, bo teraz one jak są rozjaśnione, to są bardzo suche na końcach i muszę trochę tam pomagać im. Jeśli chodzi o moją pielęgnację włosów, to mogę Wam zostawić link na dole do odcinków o zapuszczaniu, bo tam właściwie wiele się nie zmieniło, ewentualnie tam jakiś szampon nowy mam, ale tak to ten system, którego używałam, jest niezmienny. Tego żelu używam również do pielęgnacji ciała, na pewno go zabiorę ze sobą na wakacje do smarowania skóry po całym dniu na dworze. Uwielbiam żel aloesowy, a ten ostatnio przebił nawet ten z Bentona, tylko dlatego, że ten z Bentona jest taki troszkę rzadszy, a ten jest troszkę bardziej gęsty i sprawdza mi się zarówno w używaniu samodzielnie, jak i w recepturach, także same plusy. Jaki akcent, wow! Szampon Dr. Konopkas. I ja tutaj nie ukrywam, szampon ten miałam w łazience chyba z
3 miesiące. On stał u mnie na półce w łazience i jakoś nie mogłam się za niego zabrać. Już wam tłumaczę dlaczego. Pierwszy kosmetyk z tej marki, który się u mnie w domu pojawił, to był peeling, który nazywał się gomasz, ale w ogóle to nie był gomasz. To po prostu był krem, który miał niewielką ilość drobinek, który prawie nic nie robił. Ja go nie cierpiałam. On u mnie naprawdę zakrawał na kategorię hardkorowy bubel. Tak mi się źle sprawdzał, jak rzadko. Naprawdę raz na kilka miesięcy, czasami raz na kilka lat trafiam na kosmetyk, który mi aż tak bardzo nie pasuje. I tak się zraziłam, że jak miałam otworzyć ten szampon, to mówię nie, no nie, no jak on będzie taki sam jak tamten peeling i też będzie taki marny i nic nie będzie robił, no to się wstrzymam. No i tam używałam jakichś innych kosmetyków, jak już mi się skończyły, ostatnio dobiłam szampon z Lavery i mówię dobra, to teraz jedziesz konopka, zobaczymy co jesteś w stanie zrobić. I ten szampon jest cudowny, on się nazywa regenerujący szampon do włosów suchych i farbowanych i jest fantastyczny. Tak jak dziadowska jest ta butelka, tak naprawdę świetny jest kosmetyk w środku. On mi się nadaje do częstego mycia włosów. Teraz jak robię cardio i się pocę bardzo dużo, to muszę myć włosy nawet tak co drugi dzień, chociaż nie przypadam za tym i wolę myć rzadko, bo inaczej moja skóra głowy dostaje histerii, ale to już wiecie, bo powiedziałam wam to jakieś pierdyliard razy już do tej pory. Niemniej jednak do częstego mycia włosów nie mam żadnego problemu. Nic mi się nie plącze, te włosy nie są potargane, potarmoszone, bo ja czasami mam tak, że po niektórych naturalnych szamponach jak umyję włosy, to mimo, że używałam wcześniej maski, nie mogę ich rozczesać, bo one się po prostu plączą. Mam cienkie włosy i one mają tendencję właśnie do plątania. Po tym szamponie nic takiego się nie dzieje. A dodatkowo na to wszystko, on nie podrażnia mi w ogóle skóry głowy. Wiem, że jest dużo osób, które mają problemy z wrażliwą skórą głowy. Ja tutaj ten, o dziwo, postawiłabym bardzo blisko tego szamponu z Łamisy, jeśli chodzi o to, jak ja je lubię i jak bardzo łagodne one są dla mojej skóry głowy. Nie ukrywam, ten szampon to jest dla mnie wielki szok, bo zakładałam, że on będzie taki bardzo meh albo bardzo ble nawet. Sorry, ja się staram, nie? Ja naprawdę się staram ostatnio, żeby te filmy były chociaż takie odrobinę bardziej poważne, ale nie mogę. Jak mam dobry humor, to mam dobry humor i tyle. Więc zakładałam, że ten szampon będzie słaby, a bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i też wydaje mi się, że te konopki wszystkie, one mają jakieś przyzwoite ceny. Tu mam... Wow. Aż... wystrzałowy jest ten kosmetyk. Tutaj mam żel, właściwie to nie jest żel do mycia ciała, tylko to jest olejek pod prysznic marki Cosvis, który nazywa się hipoalergiczny bezzapachowy olejek pod prysznic z olejem z pestek winogron. I jest to pierwszy olejek pod prysznic, taki, który w kontakcie z wodą zamienia się w mleczko i spływa, który mi nie wysusza skóry i który nadaje się do codziennego stosowania i który myje. Jest cudowny, uwielbiam go, bardziej go lubię niż swój domowy, więc to już o czymś świadczy. Jak chcę wziąć prysznic, ale nie chcę takiego poczucia ściągnięcia i tak dalej, sięgam po ten produkt. Ja pamiętam, że oni mieli kiedyś żele pod prysznic, które mi się sprawdzały też jako szampon, ale one miały takie opakowania, jak takie stare środki czystości i średnio to wyglądało. Teraz zrobili całą gamę nowych produktów. Mam też żele pod prysznic, będę używać na bieżąco, to będę wam dawać znać. Na razie zaczęłam od tego olejku, jestem mega zachwycona nim i tak jak mówię, używam go za każdym prysznicem teraz, nie mam żadnego innego żelu w łazience. Mega, naprawdę mega. A propos ciała i skóry i nawilżania, to mam aż 2, a nie, mam aż 3 kosmetyki do ciała wam do polecenia. 4 nawet! Jedziemy, bo tak jak mówię, kosmetyków jest dużo i film ten będzie trwał godzinę, ale zostawiam was, aha, no właśnie, zostawiam was z takim długim odcinkiem, ponieważ moi drodzy, teraz wybieram się na urlop i w następnym tygodniu i jeszcze w kolejnym tygodniu nie będzie żadnych odcinków, nie będzie też balsamów w sklepie, także od 16 do 29 czerwca jest przerwa. Ja po prostu znikam, nie będzie Instagramów, nie będzie Facebooków, nie będzie YouTube'a, nie będzie niczego, nie będzie niczego, tylko swetry. Zniknę, odpocznę sobie trochę i potem wrócę do was z naładowanymi bateryjkami na kolejny rok, więc mam nadzieję, że tutaj nikt się nie będzie frustrował, będzie wysyłał wiadomości do mnie, a nie będę odpisywać, bo ja mam zamiar pojechać w miejsce, w którym nie ma internetu. Wracając do ciała, mam tutaj świetny balsam marki Naturative. To jest balsam rewitalizujący z żurawiną i cytryną. Przepiękny zapach, ale nie duszący. Bardzo lekka konsystencja, która się szybko wchłania. Nie robił mi żadnych takich... Ja czasami mam z tymi lekkimi kosmetykami tego typu problem, że jak nakładam je na ciało i zaczynam chwilę dłużej masować, to one zaczynają mi się rolować pod palcami. I tak mam zawsze z kosmetykami z Nuxa i nie cierpię tego uczucia. Ten tak nie robił, ten po prostu szybko się wchłaniał, ładnie nawilżał, na długo. Ten zapach
etapach się utrzymywał, ale nie był bardzo intensywny, albo może inaczej, on się utrzymywał, ale tak trochę. Większość potrafiła zwietrzeć, ale trochę zostawało. I z wielką przyjemnością zużyłam ten kosmetyk. Tego to już szczerze mówiąc wygrzebałam z denka i przylazłam tu z pustym opakowaniem, żeby Wam go umieścić w tym odcinku, bo tak zasłużył. Ten za to jest moim najnowszym ulubieńcem, bo używam go dopiero 2 tygodnie. I to jest balsam do ciała z nowej marki dla mnie, jeszcze nigdy nie używałam ich kosmetyków. Nawilżający mus do ciała to się nazywa. Nie wiem dlaczego mus, bo to jest centralnie mleczko. On ma idealnie taką konsystencję jak mleczko. A marka nazywa się Hands on Veggies. Wydaje mi się, że one są dostępne w drogerii Matik. Jeżeli zdążę, to postaram się Wam zrobić jak zwykle listę produktów na dole w opisie i ja wtedy zawsze linkuję do tego miejsca, z którego mam ten kosmetyk, albo jak nie pamiętam skąd mam, to do Ceneo. Więc tam na dole znajdziecie informacje. To jest mus z awokado, właściwie mleczko. Ja się będę upierać przy tym mleczku. Oni napisali mus, ale ja się z tym nie zgadzam, więc odmawiam. Nie będę na to mówić mleczko. Nie będę na to mówić mus. Nie będę na to mówić mus, to jest mleczko. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale najwyraźniej w mojej głowie musiałam tutaj wyprostować sprawy. Super lekkie, wchłania się po prostu w 10 sekund, żadnej tłustej warstwy nie zostawia. Jak mam tak, że muszę się wykąpać w ciągu dnia, a następnie od razu ubrać się i wyjść z domu, tak żeby mi się ubrania nie przyklejały do ciała, albo w ogóle żebym, nie wiem, nie usiadła i nie zostawiła takich ud odklejonych, odbitych na siedzeniu w samochodzie, to używam tego. Przepiękny kosmetyk. Znakomicie mi się sprawdza, ma bardzo delikatny ziołowy zapach, który szybko znika. Cacuszko, cudeńko. Nie mam już gdzie odstawiać powoli na ten stół. Muszę kwiatki pozabierać przy następnym nagraniu, bo już po prostu jestem taka zastawiona tymi rzeczami. Wróciłam do malinowego peelingu do ciała z Fresh & Natural. Ja nie wiem, kiedy ostatnio miałam ten malinowy, bo miałam chwilę taką, że mokka i... jak on się nazywał? Coś tam i mokka? W każdym razie taki kawowo-czekoladowy, to go używałam namiętnie do oporu. On był cały czas u mnie w łazience. I teraz przypomniałam sobie o tym malinowym. I przypomniało mi się, jak ja bardzo go lubiłam. To był chyba mój pierwszy peeling do ciała z Fresh & Natural. To jest bardzo tłusty peeling. Ja lubię takie peelingi, które mają dużą zawartość olejków, bo wtedy po pierwsze ten peeling nie jest aż taki drapiący. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że moja skóra lepiej dużo znosi go. Po drugie zostaje taka delikatna warstwa tego olejku na skórze. Ja tylko spłukuję się wodą, a następnie delikatnie oklepuję ręcznikiem i wtedy już nie muszę używać żadnego kosmetyku nawilżającego. I tak uczciwie powiem, tylko na wieczór używam tego teraz, bo jak jest bardzo gorąco, to nie lubię, jak coś mi zostaje na skórze i się kleje. Ale na wieczór, po całym dniu, taki peeling pachnący malinką. Zresztą ja kocham te peelingi od lat, naprawdę, już nie wiem. Jak się przeprowadziliśmy do tego domu, to chyba pierwszy raz Wam pokazywałam je w odcinkach i do tej pory zawsze chociaż jakiś jeden kosmetyk z Fresha mam w domu. Fresh and Natural, nie z Fresh, bo tych marek jest dużo i może się motać. Albo ja się mogę motać, tym nigdy nie wiesz. Tu mam drugi produkt, który wywlekłam z denka i ten to już był taki, już jest taki na maksa dobity. Muszę sobie kupić takie coś, jakie jest u fryzjera czasami, że zakłada się to na koniec tuby, a potem się przekręca i można wycisnąć do końca i ona jest taka pofałdowana, jak już się zużyje. To jest do plastikowych i do metalowych tubek. Nie pamiętam, jak to się nazywa, tube ringer, ale nie wiem, czy my mamy jakąś nazwę polską na to. W każdym razie kupię 10 i na każdą moją tubkę będę sobie zakładać. A ta tubka pomarańczowa, którą tu Wam świecę co chwilę po oczach, ale nie powiedziałam, co to jest. To jest krem do rąk z Weledy, który nazywa się Sandorm Hand Cream i jest doskonałym dla mnie kremem na lato, bo on mocno nawilża, ale nie zostawia żadnej warstwy i on ma takie lekko pudrowe wykończenie. Bardzo, bardzo podobny jest do kremu do rąk z Alwy, też tego Sandorn. One są zbliżone. Ten jest, podejrzewam, dużo łatwiej dostępny, bo chyba w drogeriach Hebe albo w Superfarmie można kupić Weledę? Nie pamiętam. Ale na pewno ktoś będzie wiedział, to też napisze na pewno w komentarzu. Na pewno. Dzisiaj będzie na pewno pełen ulubieńców film. Ja wiem, że ja się czasami powtarzam, ale tak jest. Jak człowiek jest rozemocjonowany, to się nieraz zdarzy, że się wymknie wiele razy to samo słowo. Jeśli chodzi o osoby, które mają super suchą skórę dłoni, to będzie za słaby ten krem. Zresztą jak Patrycja była u mnie, pierwsze co nasmarowała ręce, ja mówię, dla sucharów za słaby. I ja się z tym zgadzam, ale jeżeli nie macie jakichś wielkich potrzeb, wasze dłonie nie wymagają ogromnego nawilżenia, tylko chcecie po prostu, żeby nawilżało na długo, ale w ogóle nie było lepkie i zostawiało taką lekko pudrową konsystencję na dłoniach. Jaki opis kremu do rąk, nie? Naprawdę, tylko u mnie takie rzeczy. To ten bardzo polecam. Ja go dostałam chyba na skrytkę pocztową od jakiegoś widza, także dziękuję bardzo temu komuś, ktokolwiek to do mnie przysłał. Bardzo mi przykro, że nie pamiętam, ale jak przychodzi bardzo dużo paczek i to było kilka miesięcy temu, to ja nie jestem w stanie spamiętać, jest także sorry. Niemniej jednak dziękuję. Jest super i na pewno kupię go ponownie. I zabrzmiał jak w denku, a to dopiero ulubieńcy, ha? Taka sytuacja.
I mam jeszcze dużo kosmetyków do twarzy do polecenia. Najpierw zacznę od tych dwóch, których nie mam tu przy sobie, bo gdzieś nie wiem, co z nimi się stało. Czy ja zanosiłam je, żeby się pochwalić komuś, albo go przekonać do tego, że to są kosmetyki, które on musi mieć w swoim życiu, albo nie wiem, co z nimi się stało, tu ich nie mam. Postaram się nagrać wam zbliżenia. Pierwszy to jest oczywiście krem SPF 30 z Madary. Ten do twarzy, ten brązowy, ciemny, oliwkowy. Cudowny jest to kosmetyk. Nie będę już się tutaj więcej rozwodzić na jego temat, bo w filmie o SPF-ach wam opowiadałam o nim. Kocham go coraz bardziej, jestem w połowie pierwszej tuby i druga stoi na półce, będę jej używać przez całe wakacje. Używam tylko teraz tak naprawdę, jak nie chcę w ogóle żadnego krycia, to używam trochę korektora pod oczami, no bo wiadomo, tam jest potrzeba. I tego kremu z filtrem i nic więcej, chodzę tak codziennie, nawet tego nie pudruję. Uwielbiam go, naprawdę go uwielbiam miłością prawdziwą. Wiem, że dużo osób też kupiło te SPF-y i ten duży do ciała i do twarzy i ten właśnie kolorowy i jak na razie każdy mi powiedział, miałaś rację dziewczyno, to są super kosmetyki. Druga rzecz, której nie mogę znaleźć i nie wiem, a może do Denka wrzuciłam, może on już mi się skończył. To jest eliksir w każdym razie. Eliksir M z firmy Jan Barba Natura. I wiem, dlaczego oni to nazwali eliksir, bo dla mnie to byłoby też ciężko określić, czy to jest bardziej serum, czy to jest bardziej krem, czy to jest co. Więc eliksir tutaj pasuje idealnie. To jest coś takiego, jakbyście wzięli krem do twarzy i połączyli go z bardzo dużą ilością olejku, tak żeby on był w miarę luźny. I on jest w butelce z pompką. Ja go używam zamiast kremu na noc, zaraz na wilgotną skórę, na esencję albo na serum. Cudowny jest to kosmetyk, nawilża niesamowicie, nie mam takiego poczucia, że skóra jest obciążona, mimo że tam jeśli chodzi o oleje, to oni nie żałowali, jest naprawdę taka konkretna mieszanka. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Mam jeszcze dwa inne, bo kupiłam taki zestaw trzech miniatur. Na razie jeszcze o tamtych się nie mogę wypowiedzieć, bo nie otworzyłam nawet, ale ten pierwszy jest znakomity. Jedyne co, myślę, że mnóstwo osób będzie jęczeć, że on ma średnio przyjemny zapach. Ja bym powiedziała, że on po prostu pachnie naturalnymi olejami i ziołami, ale myślę, że naprawdę dużo osób będzie jęczeć, że on pachnie brzydko. Więc lojalnie uprzedzam, jeżeli zapachy są dla Was istotną rzeczą, to raczej nie będziecie zachwyceni. Ja bardzo, bardzo go lubię, tak jak mówię, rano wstaję, moja skóra go wchłania po prostu do zera. On trochę tak działa jak maska na noc, tak jakby nakładać sobie maseczkę na noc i liczyć, że rano skóra będzie rozświetlona, matowa, ale jednocześnie z blaskiem naturalnym. To właśnie on mi to zapewnia. Super jest ten kosmetyk. Bardzo się cieszę, bo kupiłam też od nich masażer, ten ceramiczny, który nie polubiliśmy się i szczotkę taką do masażu na sucho, próbowałam na mokro, próbowałam z czymkolwiek, jest tak niesamowicie drapiąca i tak kiepska, że do niczego jej nie wykorzystam. Myślę, że ta szczotka, za którą zapłaciłam dużo pieniążków, poleci chyba tylko do, nie wiem, zszorowania za domem Polbruku, bo nie. No nie. I ktokolwiek był u mnie i próbował robić sobie masaż nawet łydek tą szczotą, to każdy mówił, że jest 100 razy twardsza od tej, która mi się wydawała najtwardszą szczotką do tej pory, od tej z Body Shopu. Jest taka okrągła z rączką. Ona ma dosyć sztywne włoski, ale w porównaniu do tej z Jana Barby, to ta z Body Shopu jest jak takie szczoteczki dla dzieci, taka super mięciutka. Więc tam to były dwa wielkie rozczarowania. Jak otwierałam ten eliksir, to miałam nadzieję, że będzie w porządku, a okazał się, że jest mega super, także to mogę z pewnością polecić. Krem Shea 50+ na dzień z Nakomi. Tak się polubiłam z tym kremem. To jest mój krem na noc. Uwielbiam go. Już go tutaj zużyłam całkiem sporo. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale zbliżamy się, myślę, no może 1/3 mi go została. Zanim kupiłam ten eliksir z Jana Barby, to używałam tego kremu codziennie. Teraz sobie tak zamieniam. Raz używam tego, raz używam tamtego. Bardzo przyjemny kosmetyk. Dobrze się wchłania. Ładnie nawilża. Nie obciąża mi skóry. Nie zapycha mi skóry. Jestem super z niego zadowolona. Naprawdę jestem zaskoczona, że odkryłam taki fajny kremik. Mogę polecić. Wiem, że dużo osób szuka kremów bez gliceryny i mocno mi się wydaje, że właśnie większość kremów albo wszystkie kremy znakomicie nie mają, ale nie cytujcie mnie, postaram się napisać w komentarzu, bo nie mam w tej chwili nawet telefonu, żeby sprawdzić te składy, ale tak, ten bardzo mi się dobrze sprawdził. Śmieję się zawsze, dlatego że jak tylko wspominam, że mam jakiś kosmetyk tam 45+, 50+ i tak dalej, to jest, pojawiają się pytania, no ale czy to nie jest tak, że tego kremu mogą używać dopiero osoby od 50 roku życia? W 99% przypadków tak nie jest. Wystarczy spojrzeć na skład. Jeżeli to jest po prostu bogaty krem nawilżający, to oni piszą najczęściej, producenci, 50+, 40+ i tak dalej, żeby było klientowi trochę łatwiej wybrać, czy to będzie kosmetyk dla niego, czy nie. Ale to tak nie wygląda, że jeżeli masz, nie wiem, 49, to dzisiaj nie możesz używać tego kremu, ale jutro masz urodziny i od razu możesz od rana jechać i będzie w porządku. Także ja zawsze tak podkreślam naprawdę bardzo grubą krechą, żeby nie patrzeć na to, ile masz lat, tylko patrzeć na to, czego twoja skóra potrzebuje. Bo mogą być dziewczyny, które mają 20 lat i skórę mega suchą i będą bardzo zadowolone z takiego kosmetyku 50+, a mogą być panie, które mają 52 lata i skórę, która jest w super stanie i taki krem będzie dla nich za ciężki. Także nie wiek, tylko potrzeby.
Właśnie mi się bateria rozładowała w aparacie i dotarło do mnie, że nagrywam już od 5 godzin. Kolejna rzecz, którą wyciągnęłam z Denka, to jest pianka do mycia twarzy marki Alchemia, która nazywa się Foam My God. Jaki to jest fantastyczny produkt, rozumiem dlaczego ludzie tak piali na temat tej pianki. Ma idealną konsystencję, nie za gęstą, nie za rzadką. Zmywa balsam myjący, zmywa jakieś olejki, zmywa makijaż, jeśli ktoś chce po prostu używać pianki. Nie jest na tyle wysuszająca, żebym jej nie mogła używać rano, mogę spokojnie. Mogę używać jej dosłownie każdego dnia i rano i wieczorem i nie mam żadnych problemów z przesuszeniem skóry. Wiem, że to są nie tanie kosmetyki, ale mimo wszystko uważam, że jest bardzo, bardzo dobry i tak, na pewno wrócę do tego kosmetyku i jest jak najbardziej, zasłużył na miejsce w ulubieńcach, nawet jeszcze nosi jedynkę, kto pamięta z Instagrama ten konkurs, gdzie robiliśmy sobie ustawianie w odpowiedniej kolejności rutyny, uwielbiam. Ostatnio Wam robię często jakieś tam różne niespodzianki na Instagramie, bo tam jest najmilej, tam nie ma żadnych wrednych ludzi, mam wrażenie, że po prostu wszyscy wredni sobie gdzieś poszli i zostali na Instagramie tylko ci mili z dobrym humorem. Mam dwa, nie jedno, lecz dwa sera do twarzy i oba są dosyć podobne, ale jednak trochę inne. Pierwsze to jest serum z Fresh and Natural, które nazywa się nawilżająco wygładzające serum do twarzy, szyi i dekoltu, a drugi to jest serum z Effiore, serum hialuronowe, mocznik, kwas mlekowy. Jedno i drugie serum jest bardzo, bardzo dobre. Jeśli chodzi o różnice między nimi, bo na pewno będzie dużo osób pytało, one wyglądają tak samo, są bez zapachu, są takim bezbarwnym żelem, który się szybko wchłania i ładnie nadaje jako podkład pod jakiś następny kosmetyk. Jeśli chodzi o to serum z Fresh Natural, ono jest troszeczkę bardziej nawilżające moim zdaniem. Dłużej pozostaje wilgotne na twarzy, dlatego jak lubicie na wilgotną skórę nakładać krem, to Wam się lepiej sprawdzi. To z Effiore wchłania się tak. Wchłania się po prostu w sekundę. Zaczynasz smarować drugi policzek, to ten pierwszy już jest suchy. Jedno i drugie bardzo pomaga przy nawilżeniu. Ja bym mogła nawet zaryzykować, że jak używacie takiego serum, to już esencja niekoniecznie jest potrzebna. To z Effiore ma tutaj informację, że ono powinno oczyszczać i koić. Ja bym nie powiedziała ani, że ono koi, ani, że ono oczyszcza. Powiedziałabym, że nawilża w bardzo przyjemny sposób. Jeżeli ktoś ma skórę tłustą, to będzie z niego zadowolony. Ja liczyłam, że ten żel z Madary nawilżający będzie działał dokładnie tak, jak działa to serum tutaj, więc mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób dla Was przydatne. Ja mam skórę mieszaną i używam jednego i drugiego na dzień. Na to serum z Fresh Natural spokojnie mogę nałożyć krem z filtrem, nie mam żadnego problemu z rozprowadzaniem i tak dalej. Na to z Effiore to zależy, jeżeli używam tego kremu z Madary, tego kolorowego, to wtedy bez kłopotu się to rozprowadza, bo on się po prostu ładnie rozprowadza. Jeżeli chcę użyć takiego bielącego, jak na przykład kremu z Aromatiki albo ze Skin 79, to już na tym z Effiore jest trochę problem, bo ta skóra już jest sucha, zanim zdążę nałożyć tamten kosmetyk. I kurczę, to może brzmieć trochę tak sprzecznie, bo z jednej strony mówię, że ona nawilża, a z drugiej strony mówię, że skóra jest sucha. Chodzi mi o to, że nie, że jest sucha wysuszona, tylko że jest sucha w dotyku, bo ono się tak szybko wchłania, że nie zostaje żadna warstwa i ona też wygląda na matową. Także mam nadzieję, że to jakoś wyjaśniłam. Mam też dwa, nie jeden, ale dwa, kremy pod oczy. Zawsze ktoś pyta o kremy pod oczy i też dużo pytań jest o ten mój krem pod oczy domowy. Nie będzie przepisu. Ja mam taki dyskurs, trwający chyba z rok, z wszystkimi osobami, które mam jakieś wykształcone i kompetentne w kategorii tej pielęgnacji okolic oczu. I trochę się stykałam, jak się dowiedziałam, ile można sobie zrobić krzywdy przez źle dobrany albo jakoś tam, nie wiem, nieodpowiednio przygotowany kosmetyk do pielęgnacji okolic oczu, że nie będę robić żadnych przepisów ani na sera do pielęgnacji okolic oczu, ani na krem i tak dalej, bo się po prostu boję, że tam jakieś będą, wiecie, nieprzyjemności miały miejsce, więc na razie sobie to kompletnie odpuściłam. Byłam na kontroli u okulisty, to też miałyśmy chyba z 25 minut dyskusji na temat pielęgnacji okolic oczu, także to na razie sobie odpuszczam, będę Wam polecać tylko kosmetyki gotowe. Mam nadzieję, że to uszanujecie. Jeśli chodzi o te dwa, które mam tutaj Wam do polecenia, pierwszy to jest kosmetyk, który już u mnie widzieliście na pewno i to jest krem z Nuxa, który nazywa się Nuxellence. I to jest taki krem, który ma metalową końcówkę, właściwie to jest chyba plastik po prostu taki zimny, tak mi się wydaje. Chociaż albo może metal? Ciężko jest mi ocenić, szczerze, bo dosyć szybko się grzeje, to może jednak plastik. To jest taka końcóweczka do rozprowadzania tego preparatu pod okiem. Ma bardzo lekką konsystencję i odrobinę koloru takiego beżowego. To absolutnie nie będzie działało jak korektor, to po prostu ma odrobinę beżowego koloru. Nadaje mi się bardzo fajnie jako taki krem pod oczy pod kosmetyk jakiś następny, czyli pod korektor pod oczy albo pod puder pod oczy, bo on po prostu ładnie się rozprowadza i daje taki poślizg, dzięki czemu następne kosmetyki się pięknie
pięknie rozprowadzają. Nie jestem w stanie go używać samodzielnie, bo jak nałożę tylko jego pod oczy, nawet tutaj bardzo nisko, to on tak bardzo migruje, że dostaje mi się w końcu do oka i zaczyna mi te oczy łzawić. Nux nie ma idealnych składów, takich w 100% naturalnych. Niemniej jednak ja mam jakiś sentyment do tej marki, bo często trafiam u nich kosmetyki, które mi się sprawdzają. Chyba, że są to kosmetyki do ciała, jakieś zapachowe, to po prostu te zapachy są tak mocne, że nie mogę. Nie mogę nawet przy otwartych drzwiach do łazienki, nie mogę nawet ich używać, więc taka sytuacja. Także mówię, nie ma tu idealnego składu, ale to jak on wygląda pod oczami i jak utrzymuje nawilżenie przez cały dzień, to jest naprawdę godne polecenia, jeżeli nie jesteście ortodoksyjni. Jeżeli jesteście, to bardzo, bardzo polecam Wam ten, który też najwyraźniej brał udział w tamtym konkursie. To jest krem Smart Antioxidant Anti-Fatigue Eye Rescue Cream. Madara ma zawsze takie długie nazwy i ciężko jest mi to spamiętać. Ten krem podbił moje serce, absolutnie, i wskoczył na ten moment na miejsce pierwsze w moim rankingu najlepszych kremów pod oczy. Nie, nie będzie takiego filmu najlepszy krem pod oczy, bo już wiem, że na bank by ktoś zapytał. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, on ma dość lekką konsystencję, ale nie taką lekką, że spływa. Nawilża naprawdę na bardzo długo. Rezultaty, jak ta skóra jest gładka i miękka pod oczami, to rozwaliło mój mózg, serio. Jedyny krem, który bym mogła do niego porównać, taki kupny, to jest kosmetyk z Bentona, tamten taki Fermentation Eye Cream, którego ja zużyłam 2 tuby i kocham go miłością prawdziwą. Ten jest ze względu na konsystencję, bo tamten jest bardzo gęsty, ten jest ze względu na konsystencję ciut lepszy i mogę go używać i rano, i wieczorem. Chociaż głównie używam rano tego z Nuxa, ale mogę, jeżeli chcesz zabrać tylko jeden gdzieś na wyjazd, na przykład to biorę tego. Więc mogę go bardzo, bardzo gorąco polecić. Zresztą mi go polecało mnóstwo osób. Ja, szczerze mówiąc, podchodziłam do niego jak pies do jeża, dlatego że z tej serii Smart miałam jakiś fluid nawilżający na dzień, on mi się w ogóle nie sprawdził. Był takim lekkim mleczkiem, które było po prostu dodatkowym krokiem. Żadnych rezultatów na skórze nie widziałam, a po prostu nakładałam coś. Więc obawiam się, że on będzie taki sam. Jakże się pomyliłam. Jakże się pomyliłam. Przepraszam i tak, on jest super. Naprawdę polecam. I na koniec został mi jeden kosmetyk do pielęgnacji paznokci, który ja już o paznokciach nie mówiłam, nie wiem, z 2 lata albo 3. Jakoś nie mam weny do malowania paznokci w ogóle ostatnio. To jest taka baza utwardzająca z Color Caramel, która ma jakąś inną nazwę? Nie, po prostu baza utwardzająca do paznokci. Ja tego używam jako bezbarwnego lakieru i ona faktycznie utwardza. Zostaje tylko taki lekki połysk. Jedna warstwa mi wystarcza spokojnie, żeby te paznokcie były, tak jak mówię, utwardzone, lekko błyszczące. Nie mam żadnych problemów z tym, że coś mi się wygina, łamie, albo że mam jakieś suche skórki wokół paznokci, tak jak od niektórych innych baz i ma dużo lepszy skład niż takie normalne drogeryjne, także mogę spokojnie polecić. Także chyba też używam ostatnio dużo. Wydaje mi się, że moja koleżanka, z którą dużo rozmawiam przez telefon, tak mówi, więc jeżeli tak, to sorry, nasiąknęłam od innej osoby. Nie zmienia to faktu, że baza jest naprawdę super. Jest też bardzo dobrze wykonane to opakowanie, ten pędzelek się nie rozwarstwia, nic tam się nie rozczapierza i nie maluje potem skórek, tylko maluje dokładnie paznokcie. Ma taką fajną, dużą szczotę, więc można jednym pociągnięciem pomalować cały paznokieć, jak się ma takie malutkie paznokcie jak ja, oczywiście. Tak, i mogę polecić. I kupiłam sobie też lakier do paznokci z tej firmy, zobaczymy. Taki lekko przezroczysty, ale to chyba zobaczycie, wydaje mi się, że ja już mam ten odcinek gotowy i zobaczycie go dopiero po moich wakacjach, czyli 30 czerwca, w sobotę. I to byłoby na tyle. Tych ulubieńców już właśnie w tej chwili skończyłam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że może coś ciekawego podpatrzyliście, albo że chociaż tak jak zwykle spędziliśmy miło czas. Ja się teraz zawijam do pakowania i do wyjazdu i tak wyczekanych, tych moich naprawdę wyczekanych w tym roku wakacji. Życzę Wam wszystkim cudownych tych 2 tygodni i do zobaczenia następnym razem. Na razie!